Wizard! Wizard, I need your help! Yo, Tunero. Witam was wszystkich w następnym materiale z gry Mortal Kombat vs. DC Universe. It is you who does not belong. I am Raiden, God of Thunder. Ethereal power courses through this place, yet it is unfamiliar. Tell me, for what purpose does this place exist? This is a focal point between the realm of the gods and men. The gods give me their powers. Which gods? Please, I'm losing control. You're corrupting this place. You have to leave! I will make you leave! Now! Round one. No to zaczynamy! Now! Dobra. Generalnie fajne połączonko. W sensie to, że Kapitan Marvel chciał rozmawiać z czarodziejem, od którego dostał swoje wszelakie umiejętności. Tutaj z niejacka wyskakuje Raiden. Można to nazwać w ten sposób, że opiekun właśnie Liu Kanga się nam objawił, ale nie objawił nam się opiekun Kapitana Marvela. Ale no, pioruny kontra pioruny, ma to w miarę jakikolwiek sens. Bo właśnie Kapitan Marvel też posługuje się takimi jakby piorunkami. No może nie w tych umiejętnościach aż tak to widać, ale po tej błyskawicy chociażby można tak wnioskować. Oj, mamy błyskawicę, dobra, wszystko teraz się zgadza. Shazam, tak jest. Później oczywiście tak właśnie ta postać będzie nazywana. Tutaj troszeczkę prawa autorskie. No, po prostu DC było zmuszone, żeby zmienić tę nazwę. Wiecie, Kapitan Marvel. Marvel, DC, wiecie o co chodzi. Oni tam między sobą małą wojenkę mają. Ale swoją drogą, kurczę, wyobrażacie sobie cross pomiędzy tymi uniwersami? Ja pierdolę. Podejrzewam, że dużo niesmaków by było, wiecie. Przecież są grupki ludzi, którzy lubią DC, ale na przykład hejcą Marvela. Wiecie o co chodzi, nie? Poniekąd mogę się zgodzić z tym... O, jak zniknął. Mogę się zgodzić z tym, że jest coś w DC, czego nie ma na przykład w Marvelu, tak? I jest to też na odwrót swoją drogą. O, jest czarodziej. Pięknie. Darkseid's essence has been fused with evil magic from the other realm. This new being, Dark Khan, is the focal point where both universes freely intermingle. His existence will turn this world into a nexus of evil. If the connection between the universes is not severed and Darkseid freed, the rage will reach out and devour us all. You must gather an army of both dark and light, and find a champion who has defeated Darkseid in the past. Then we must find Superman. Dlaczego ten Superman jest tak faworyzowany w tym DC? Ja wiem, że on jest super potężny i tak dalej, ale no kurde, Shazam, jesteś równie potężny tak jak on. Ale dobra, nieważne, pojawił się nagle Wizard. Klasyk z Mortala, jasne. Musiało to być. Klasyk w wykonaniu Spira, jeżeli chodzi o Skorpiona. Też mieliśmy pokazanego Dark właśnie Kana, tak? Mniej więcej wyjaśnione jest, kto to jest. Jest to właśnie połączenie Darkseida z właśnie Shao Kahnem. No to Skorpion, dużo miałeś do powiedzenia. Zobaczymy, jak w ogóle z tą pójdzie. Ojo, pięknie. Buła weszła. Więc oczywiście muszę kombinować. No tak, no co nieźle kombinuję, co nie?
Masakra, masakra, masakra. Ale dobra, git. Tego się obejść nie da? Okej. Przynajmniej tak wiecie, trochę ten skorpion był od boczku. Ale no dobra, nieważne. Zasięg jaki to ma całkiem fajny. Git, git, git. Nie cierpię tych rzutów, ale dobra, całe szczęście udało się z tego wyrwać. A nie uciekniesz, nie ma... A ty kurde, nie ma takiej... Się będziesz złościł, będziesz mi tutaj rage'ował? Nieładnie, nieładnie. Kurde, potężne jest to uderzenie, naprawdę. Masakra. Captain Marvel wins. Now finish him! No, I won't kill. You disappoint me. Still, your mastery over the supernatural is exceptional. I won't let this insanity destroy my world. I defeated your champion. Now return me to Metropolis. Your challenge is not over. Let us see how you fare against the savage fury of Baraka's blade. To Baraka dużo powiedział, nie? Swoją drogą, no też był klasyczek, jeżeli chodzi o Shang Tsunga i to jego finish him. No ale wiadomo, no. DC jest takie bardziej, no, nazwijmy to dla dzieci, co nie? Family friendly, te sprawy. Przypominam, że gramy w bijatyczkę, więc o, udało się wyrwać, pięknie. Więc no, on nie będzie zabijał i tak dalej, on jest dobry. Ale w ogóle gościu, w sensie Scorpion, najpierw go przyciągnął do tego świata, nazwijmy to Mortal Kombatowego, co nie? Spuścił mu w pierdziel, w sensie championowi Shang Tsunga, co nie? I teraz skopają twojego championa, to teraz możesz z powrotem odesłać mnie na ziemię. Nie, jeszcze nie. Jesteś bezużyteczny. Jeszcze musisz z Baraką wygrać. No dobra. Nie chcę tej złości wykorzystywać, ale chyba będę zmuszony. O, to... To było dosyć ciekawe i... Okej, okay, nieważne, jest runda wygrana, spoko. Nie rozmawiajmy na ten temat. Ale ciekawe było to, że... To odrzucenie od tej złości, co nie? Narzuciło tak na ścianę Barakę, że on się odbił od niej. To było dosyć ciekawe. Ile razy ja jeszcze na to się natnę, to nie wiem. Dobra, złość trzeba uważać. Tak mam co prawda końcówkę życia, więc na strzała jestem. Więc spoko, byczku, pasuje mi to akurat. W sensie, no akurat ty wykorzystasz tę złość, więc... Kurde, ja się strasznie pcham na niego. Tak pewnie będę dalej się pchał. Czemu go nie złapałem? Dlaczego? Dobra, bloczek właśnie, częściej bloczek stosować. Wspominałem o tym przed chwilą, żeby się nie pchać. A i tak się nacinam cały czas na tego kręciołki. Okej, tego nie spalić. Co powiedziałem przed chwilą? O, mamy to, mamy to. Dobra, dobra, i na spokojnie, cyk. 21%. No dosłownie piksel zdrowia mu został, więc... Okej, mamy to. Świetnie, świetnie. Yeah, jest moc. Shinsu, no dobra, misiu. Raczej wężu w twoim przypadku. Zawsze te odgłosy z Mortala mi śmieszyły. Pamiętam, że w Mortal Kombat Armageddon mieliśmy coś takiego jak kryptę. Szczególnie teraz w tych Mortalach też mamy to cały czas i możemy sobie wykupować, czy też wykupywać jakieś tam dodatkowe rzeczy. O, to jest ciekawe, że on się może zamienić pozycjami, nieważne. I właśnie tam mogliśmy sobie wykupić taki filmik, jak właśnie dubbingerzy, tak? To mogę nazwać? Podkładają właśnie głos do tych wadio, wadio, jo, jo, i tak dalej. Całkiem się zabawnie to wygląda. Dobra, koleżko ma złość, więc przeczekać. Okej, okay, dobra, ja mam też złość w razie czego, ale wolałbym ją sobie zostawić na drugą rundę. Więc troszeczkę tutaj na dystans się zgarnę, kolego. Świetnie, trzy czachy dostaję. O, ty dziadzie śmierdzący, nie wolno.
No on jest na strzała. Dobra, mamy to. Rzut troszeczkę podebrany od Skorpiona, tylko już wykończenie inne. Okej, tu fajnie siadło. Rzucać więcej właśnie tych umiejętności, korzystać z tego. Po to to jest właśnie. Dobra, ty też Rage'a wykorzystałeś. Ja też mam Rage'a, więc możemy się prawie klepać na równym. Ta. Fantastycznie, dobra, no to co? Pchać się w kulę, nie to miałem zamiar zrobić, tylko... O właśnie, coś na dystans. Między innymi, właśnie, dobra. Teraz tu kolega się wepchał we mnie, więc spoko. I've had enough of your game, Shang Tsung. I've beaten you and your demons. Now before the combat rage overtakes me again, send me back. As you wish. No chyba kolega tu się obsrał delikatnie. Quan Chi said the Netherrealm would drain him, but even here we could not defeat him. How can we defeat a foe such as this? We must return to Quan Chi. He may have the answer. Ładny kostium w ogóle tu Skorpion ma swoją drogą. Pragnę przypomnieć, że praktycznie z części na część on delikatnie, a nawet bardzo się różni, więc... Ale tu flota się zebrała. What are you and your criminal buddies doing, Luther? Unlike the rest of the long underwear crowd, I'm trying to save the planet. Can we kill him now? Don't even think about it, Joker. O, jest pan najwspanialszy. You're supposed to be in jail, Luther. The evidence didn't hold up. You should be used to it by now. Nice try, though. Easy, boys. Let's keep our eye on the prize. Catwoman's right. I know what we're up against. Our enemy is called Dark Khan. Khan! 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 Shut up, or I'll gut you. Darkseid's energy merged with energy from the other universe. No to Dark Khan's mere existence is what's causing the two universes to collide. That explains the attacks on Nia. Śmieszniejsze by było to, jakby go usłyszał, nie wiem, nagle się tak pojawił albo coś zrobił dosłownie. You blasted Darkseid's boom tube and sent him hurtling into some unknown universe. This is all your fault. I chyba zrobił. You helped Darkseid invade the Earth, remember? Fight! Fight! Tamten jak pompuje atmosferę. Poisoned by what? The dark energies from the world merge. We can't fight among ourselves. We need to work together to find Dark Khan. I have lives to spare. How do we find this Dark Khan? If Dark Khan is made of Darkseid's energy, there's a good chance he's on Apocalypse. I know where we can access one of Dark Khan's portals. I used it when Catwoman and I escaped. If their portal can take us to Oa, it can take us to Apocalypse. Deathstroke, you and Joker secure that portal. This device will lead you to the base. Ale ekipę wybrał. You want me to assault an enemy base with him? O tym właśnie mówiłem. Blow things up. Oh, it'll be fun. Catwoman, you're with me. Can't be too safe in this town. No pewnie, że ze Catwoman pójdziesz. Captain Marvel, you gather your hero allies and wait for my word. All right, Lex. I'll trust you for now. You get to the portals. I'll go to the Fortress of Solitude and pull up everything I know about Darkseid. No killing. If one of you steps out of line, believe me, I'll know. No tak, bez zabijania, jasne. This is the location, but there's no base. A nie, ten duecik będzie ciekawy. O, Joker, kolejny chapter. No dobra. You don't like me much, do you? Does anyone... Tu za to jaki duecik mamy, też ciekawy. No na pewno Sonia współpracowałaby z Kane'em. O nie!
was going for the eyes. O. Ale że Kaino w ogóle ruszył, kurde. Ale on gentleman jest. Is this some kind of trick? He damaged the teleporter. I have no idea where we are. We'll figure it out later. You take the ninja, I'll take the clown. What can I say? The ladies dig me. No, you don't hit like a girl. Can we talk about this? Jak kamera w ogóle przez chwilę była. Okej, okej. Spoko. Następny chapter będzie oczywiście grany Jokerem. Okej. Podoba mi się to, że on jest tak humorystycznie zrobiony w końcu do Joker, także... No ale no tak, Kapitana Marvela mamy za sobą. O, całkiem przyjemna postać, nie powiem, że nie. Duży zasięg ma tych umiejętności przede wszystkim, także to jest plus. Też nasi bohaterowie już wiedzą, kto jest głównym złym, czyli oczywiście Dark Khan. No i co? Z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam was do innych materiałów na tym kanale. Zostawcie coś po sobie, jeżeli dotrwaliście. To fajnie by było. Nawet coś głupiego można napisać. Czemu nie? No i co, z mojej strony to było na tyle. Życzę wam miłego dzionka albo wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądaliście. No i co, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i yo!